Witajcie, kolejne wydanie Niskiego Pressingu. Dzisiaj wyjątkowo bez gościa, czyli we dwóch. Maciek Matwiej. Dzień dobry, witam. Paweł Jantura, witajcie kochani. Tak jak wspomniałem na początku, wyjątkowo bez gościa. Temat jest jedyny i słuszny, derby regionu za nami. Dla kibiców Miedzi Legnica bardzo bolesne, wynik wszyscy znamy. Maćku, dzisiaj tak na szybko skoncentrujemy się we dwóch na tym smutnym wydarzeniu, ale zanim przejdziemy do tego traumatycznego dla nas meczu, coś Maćku o nowym obrusie, bo pojawił się nowy obrus. Zmieniamy miejsca, a nie tylko miejsca nagrywania, ale również obrusy. Opowiedz tutaj internautom, tak, proszę Państwa, to jest. To taki akcent, który ma nam troszeczkę optymizmu po tym weekendzie dodawać. Oczywiście wszyscy żyjemy bramkami Krzysztofa Piątka i no, od tego się nie da uciec. Ta wspaniała koszulka nawiązuje do tych wydarzeń. Jest to koszulka oryginalna George'a Weah, którą zdobył po meczu pamiętnym Zagłębia Lubin z AC Milan właśnie Wojtek Górski. Tym bardziej cenna, że obecnie nie dość, że laureata Złotej Piłki, tak. France Football, tak? To obecnie, to dodatkowo taki handicap, że George Weah, jak wiemy, obecnie jest prezydentem Liberii, także tak, podwójnie warto. Mamy prezydencką koszulkę na stole. Żeby w każdym odcinku nie promować mojej książki, to tylko dopowiem, że pełna historia tej oto koszulki jest właśnie opisana w biografii Wojtka Górskiego. Zapraszam Państwa serdecznie. A też ten George Weah to tak wcale nie tak z kosmosu w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, bo mówimy o piątku, z tyłu jest dziewiątka, już nie będę podnosił, bo piłka nam spadnie, jak dopiszemy jedynkę, to będzie numer Krzysztofa Piątka, Krzysztof Piątek, były piłkarz Zagłębia Lubin, tego samego Zagłębia Lubin, które Miedziankę zlało 3-0 w niedzielę. Maćku, jak ty się czujesz po tych derbach i tak na gorąco, no to jedziemy szybciutko. Muszę powiedzieć, że czuję się źle, bo ta porażka boli. Nie będę tego ukrywał. Tak jak napisałem zaraz na gorąco po meczu, naprawdę ta porażka boli za styl. Bo można przegrać, zgodzisz się ze mną, Pawle. Oczywiście, ty można bardziej przegrać nawet wysoko, ale po walce, tak? Ja tak jak wyraziłem się na Twitterze po meczu dla Detoksu, oglądałem mecz Ligi Włoskiej, no przecierałem oczy ze zdziwienia, jak można szybko grać, jak można skutecznie grać, jak można grać pod publikę. Tego właśnie zabrakło, tego charakteru zabrakło w meczu Miedzi Legnica i o to mam ogromne pretensje do sztabu trenerskiego, o to mam ogromne pretensje do piłkarzy, bo to były derby, to panowie nie podnieśliście tych derbów, tych emocji i zawiedliście na całej linii. Znaczy, przed tygodniem rozmawialiśmy z Wojtkiem Górskim, ten temat też poruszaliśmy, nie wiem, czy przypominasz sobie, czy dla obecnych piłkarzy, czy dla współczesnych piłkarzy pojęcie derby ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie, czy mecze derbowe, czy jakie by te derby nie były i czego, czy te derby są dla nich wyjątkowe i czy się różnią jeszcze od innych meczów. Mhm. Reasumując, czy dla piłkarza Miedzi Legnica mecz Zagłębia Lubin czy z Chrobrym Głogów to jest taki sam jak z Jagiellonią Białystok czy z Wisłą Kraków? Ja sądzę, że naprawdę, mimo że takich banalnych wypowiedzi sztampowych, ja uważam, że jednak nie. I ten mecz niedzielny mnie w tym utwierdził, że te derby to są dla nas, dla kibiców, dla dziennikarzy, dla ludzi związanych bezpośrednio z klubem. Natomiast dla piłkarzy ale to już Pawle, ja powiem więcej. Mnie bardzo tak naprawdę rozczarował ten mecz derbowy, ale również ten wcześniejszy z Jagiellonią, bo zabrakło mi, właśnie powtórzę się, charakteru Miedzi Legnica. Zabrakło mi tej takiej łapczywości na zwycięstwo. Zabrakło mi tej determinacji. No proszę Państwa, po raz drugi tracimy w 15 minucie gola i tak naprawdę jest po meczu. Nie widać team spirit, o którym trener Nowak mówił, że jest doskonały. Ja nie widzę tego ducha drużyny. Morale siada w 15 minucie i tak naprawdę nic się nie dzieje. Nie widać optymizmu, nie widać pomysłu. I nie widać kogoś w tej drużynie, i to mnie najbardziej martwi, nie widać kogoś, kto mógłby tę drużynę uruchomić, wprowadzić na odpowiednie tory, zmotywować, krzyknąć, klepnąć. Widziałeś kogoś takiego w Lubinie na stadionie? No nie, nikogo takiego niestety nie widziałem. Poruszyłeś ważny temat.
Miedź ma ogromne problemy natury psychologicznej. W tej drużynie nie ma tego teamu spiritu, o którym ty wspomniałeś już tutaj. Absolutnie ja go na obecną chwilę nie widzę. To jest kolejny mecz, kiedy Miedź dostaje szybką jedną bramkę, drugą bramkę i praktycznie to się kończy wysoką porażką. Miedź nie potrafi się podnosić, nie potrafi wracać. Przypomnijmy sobie sezon w pierwszej lidze, kiedy to Miedź kilkukrotnie traciła. Jako pierwsza bramkę potem wracała do gry, odrabiała straty, w efekcie zgarniała trzy punkty. Teraz w Ekstraklasie tego nie ma, kiedy Miedź straci, dostanie szybko pierwszy gong, za chwilę jest drugi i praktycznie jest po meczu. Tutaj w Lubinie w 18 minucie praktycznie ja już przestałem wierzyć w zwycięstwo i no nie w jakąkolwiek zdobyć punktową i nie pomyliłem się. Głowa w dół. To praktycznie było już, mówiąc kolokwialnie, pozamiatane. Nie wiem, czy pamiętasz sytuację, zresztą sytuacja, no nie wiem, sytuacja mem. Cała Polska się z tego śmieje, na Twitterze, na Facebooku mnóstwo udostępnień ta sytuacja ma, ten wycinek rzutu wolnego w wykonaniu. Bodajże Rafał Augustyniak wykonywał rzut wolny i zagrał piłkę do narożnika w lewą stronę, praktycznie tam nie było żadnego piłkarza Miedzi. Tak. I to po prostu to już jest popularny mem w całym kraju. Ale to są, widzisz, to są te braki komunikacyjne. Ten trzeci gol, pewnie zaraz wrócimy jeszcze do pierwszego gola i do postawy Antona Kaniebułowskiego, ale ten trzeci gol obciąża oczywiście bramkarza, ale również i obrońców. Po prostu chciałem powiedzieć, fatalna komunikacja. Nie, tam nie było w ogóle żadnej komunikacji. Wszyscy piłkarze do bramkarza odwróceni plecami. Oczywiście my teraz stek pomyj wylewamy na bramkarza, słusznie lub niesłusznie, ale pytam się... To nie są pomyje, Maszko, to nie są pomyje. To jest krytyka po prostu. Ale wiesz co, ta krytyka też, jak przejrzysz sobie niektóre tweety, to ona... traci już smak, tak? Czasami niektórzy sobie pozwalają na dość mało merytoryczne uwagi i to mi się nie podoba i nie będę tego ukrywał, ale tak naprawdę nie chcę usprawiedliwiać bramkarza Miedzi Legnica, ale tam jednak również byli jego koledzy, którzy nie komunikowali się tak po piłkarsku i cała formacja obronna po prostu przy tym golu zawiodła. Generalnie zawiodła cała drużyna. Mówiliśmy o tym podejściu do derbów. No nie chciałbym tutaj wszystkich do jednego worka wrzucić, bo założę się, że na przykład dla Grześka Barczaka ten mecz był jak najbardziej... Grzesiek to jest piłkarz, który jak najbardziej czuł derby. Mogę wejść w słowo, jeżeli Grzesiek... Ale to jest jednak za mało. No to jest za mało. Dla większości piłkarzy to był zwykły, będę twierdził, że to był zwykły mecz. To był zwykły kolejny mecz. Z szacunkiem dla Grzegorza Barczaka, który jest legniczaninem, grał w Zagłębiu Lubin i wyszedł na ten mecz, proszę Państwa, jako kapitan. Ja nie widziałem w nim cech przywódczych. Nie widziałem w nim lidera, nie widziałem w nim człowieka, który ciągnie drużynę. I tutaj jest niestety zarzut do trenera Dominika Nowaka. Kapitanem powinien być ktoś, kto jest w stanie w 15 minucie po straceniu gola poderwać ten zespół. Grzegorz Barczak nie jest takim liderem, nie oszukujmy się. Czytałem takiego, nie wiem, czy czytałeś taką opinię, że Rafał Augustyniak to też jest taka osoba, która mogłaby wstrząsnąć drużyną. Tak się przynajmniej o nim mówiło. Tak się nie mówi. Tym bardziej okazuje się, że też Rafał nie uniósł jakby tego. Rafał jest w ogóle w tych dwóch pierwszych meczach bardzo mocno zagubiony. Rafał jest jakby wycofany. To nie jest ten Rafał, którego znamy z początku rundy jesiennej. Nie wiem, co jest powodem. No nie wiem. Ale dobra, to nie jest ten sam piłkarz. Maćku, serce płacze. No, jak jesteśmy przy Rafale Augustyniaku, jest pomyczowa wypowiedź i Rafał Augustyniak, jeden z liderów naszej drużyny, bez dwóch zdań mówi. Zresztą z jednej strony bardzo fajna, konstruktywna, samokrytyczna i szczera wypowiedź, za co Rafał Augustyniak ma u mnie dużego plusa, natomiast z drugiej strony, tak analizując to, co mówi, to jest to smutne, kiedy piłkarz mówi, że musimy być bardziej skoncentrowani na poderbach, mówi, że musimy być bardziej skoncentrowani, to na jaki mecz mamy nie wychodzić, jak na derbowy z Zagłębiem Lubin, także to nie wiem, kiedy ta koncentracja ma nastąpić. Ale jeżeli sygnał z drużyny płynie o tym, że tej koncentracji brakuje, to coś jest na rzeczy, bo zobaczmy, 15 minuta w meczu z Jagiellonią, bramkarz popełnia błąd, tracimy gola, który jest decydujący, jak się okazuje, dla całego meczu. Drugi mecz, 15 minuta, bramkarz popełnia błąd,
znowu ten mecz jest przegrany, ale to nie są tylko błędy bramkarza, bo o tym pewnie zaraz jeszcze porozmawiamy. Tych braków koncentracji jest wiele, przecież drugi gol w meczu z Zagłębiem wpadł po braku koncentracji Adriana Pużyckiego, którego jeszcze tydzień temu chwaliliśmy, więc też chłopak wyszedł bardzo mocno stremowany, bardzo, bardzo wystraszony. Coś się z psychiką tych piłkarzy dzieje. Albo są przemotywowani, albo za bardzo chcą. Może my potrzebujemy pracy z psychologiem. No zastanówmy się. Może też, ale słuchajcie, kochani, prawda jest taka, że dwa mecze, 0 punktów, 0,6 bilans bramkowy i mieć gra słabo. Latarnia już miga. I teraz tak, bo drugi raz schodzimy już tak. Ta nasza dyskusja już tak nieubłaganie zmierza w stronę pozycji bramkarza, a więc Anton Kędziebułowski. A więc to nie, może, nie do końca chodzi o to, żeby go tak grillować do końca. Ale fakty są takie, że 6 bramek wpuścił ten golkiper w dwóch meczach. Tym 3 odciążają jego konto. Ewentualnie w Lubinie, wszyscy, kto oglądał mecz, to widział, co Anton Kędziebułowski zrobił. Pierwsza bramka ewidentnie jego, na jego konto. No umówmy się, że przy trzeciej bramce duży udział. Chociaż tutaj też można dyskutować o komunikacji, czy też braku komunikacji, o której wspominałeś, jeżeli chodzi między innymi z Rafałem Augustyniakiem. Natomiast co ciekawe, rzut oka, ja sobie, jak wiesz, ja lubię sobie wypisywać na karteluszkach różne rzeczy, szczególnie statystyki. Anton Kędziebułowski, tak analizując statystyki, które są dostępne powszechnie na Ekstrastats, polecam, wychodzi z nich tak. One jeszcze nie są uaktualnione o mecz z Zagłębiem, czyli przed meczem z Zagłębiem, ale wychodzi na to, że Anton Kędziebułowski zaliczył 14 spotkań, no to z Zagłębiem Lubin było 15. Także 15 spotkań, 5 meczów z czystym kątem. 73,1% to jest procent strzałów obronionych przez Antona Kędziebułowskiego, czyli 78 strzałów, 57 obronionych, wpuszczonych 21 bramek, no 3 dorzucamy z Zagłębiem, to 24 bramki wpuścił. Te statystyki nie wyglądają źle, ale jak to się mawia, tak, że jak to było z tymi kłamstwami, że są prawdy, półprawdy i statystyki, tak? I to jest kolejny dowód na to, że statystyki czasami zakłamują rzeczywistość. Także statystycznie na tym Ekstrastacie ten Anton Kędziebułowski nie wygląda jakoś dramatycznie. Natomiast, ale ja ci odpowiem cytatem z komentatora Kanału Plus, który powiedział w trakcie meczu, że tak naprawdę jest dwóch Kędziebułowskich. Ja się w 100% zgadzam, bo Kędziebułowski potrafi popełnić fatalny w konsekwencjach błąd i potrafi wybronić piękną paradą piłkę, która powinna zaczepotać w siatce, więc niestety, mamy dwóch Kędziebułowskich i teraz który jest ten prawdziwy? Ale statystyki przemawiają, że ten lepszy, ale tak? Ale przegrywałem przez tego jednego. No więc właśnie, ale te pomyłki, tego, którego byśmy nie chcieli oglądać. Te pomyłki bramkarskie rzutują na całokształt, na to, że tych punktów nam w tabeli nie przybywa. Sytuacja jest, powtórzę się, moim zdaniem już dramatyczna. Trener Nowak mówi, że nie jest tak źle. Ja uważam, że już jest bardzo źle, tak? Bo jesteśmy nad tą strefą spadkową o milimetr. Maćku, mecz w niedzielę z Wisłą Płock to mecz o życie? Ja myślę, że to jest mecz o 6 punktów, ale przede wszystkim o odbudowę zaufania wśród kibiców, ale też i o ten team spirit. Panie trenerze, to będzie bardzo ważny mecz i my, kibice, środowisko piłkarskie, chcemy zobaczyć Miedź, która będzie walczyć od pierwszej do 90 minuty i naprawdę w 15 minucie nie będzie już zdemotywowana. No, tego oczekujemy tak naprawdę. Dobrze, to teraz dalej kwestia bramkarza. Maćku, czy ty uważasz, że ten temat pozyskania nowego bramkarza poruszaliśmy już w pierwszym odcinku, właściwie w drugim odcinku? Tak, przekonaliście mnie, z Januszem Kudybą. Pamiętasz tę rozmowę? Tak. Wówczas razem z Januszem przygotowaliśmy cię, tak, że warto Antonowi dać szansę. Minął miesiąc, troszkę się to zmieniło. Moje zdanie też troszkę się zmieniło. Moim zdaniem Miedzi jest potrzebny bramkarz, zmieniłem zdanie po tych dwóch meczach. Anton Kędziebułowski stracił mój kredyt zaufania, mój prywatny oczywiście, to... No mój również. Wyłącznie mój, nie wiem czy twój też. No oczywiście. Takie mam prawo do takiego zdania, natomiast co zrobi trener, klub, to jest jakby inna sprawa. W tygodniu pojawił się kilka dni przed meczem, o, super, przed meczem z Zagłębiem Lubin pojawił się temat
wypożyczenia Jeroma Priora, bramkarza Girondi Bordeaux. Tam gość ma 25 lat, jest trzecim golkiperem u Girondystów, raczej bez żadnych szans na grę. Tam zdecydowaną jedynką jest Benoît Costil, zresztą bardzo bramkarz klasy europejskiej, znana postać w Ligue 1 i nie tylko. Następnego dnia po publikacji tego newsa przez nas, dokładnie przez portal tulegnica.pl i w social mediach, klub dementuje taką informację ustami trenera Dominika Nowaka, że poszedł komunikat, że w tym okienku transferowym żaden nowy bramkarz Śmiedzi się nie pojawi. Pytanie. Czy jednak mieć powinno rzeczywiście przewartościować ten temat i zastanowić ja się, myślę, że tak. Troszkę czasu jeszcze jest. Ja myślę, że tak, że tu trzeba wzmocnić tą flankę, bo no, pamiętamy, że Sapela również się nie popisywał, tak? I kilka bramek też obciąża jego konto. Dokładnie nie wiemy, ten trzeci młody bramkarz, na co go stać, czy on już jest przygotowany. Szkoderski. Tak, czy on już jest przygotowany. No nie, no mówi się, to bajka przyszłości. No więc właśnie. Golkiper bez kompletnie żadnego doświadczenia, więc musimy, na poziomie ekstraklasy. Musimy szukać, ale ja tutaj pozwolę sobie jakby o tej formacji obronnej szerzej troszeczkę powiedzieć, bo bramkarz moim zdaniem jest nam potrzebny, ale to, co mnie niepokoi, to też zmiany. Pamiętasz to, co mówiłem w odcinku z Januszem, że nasza obrona niesamowicie ewoluuje. Wiadomo, kontuzje i tak dalej, wizja trenera. No to przyjrzyjmy się, bo widzę, że ładnie sobie rozpisałeś. Tak, rozpisałem sobie. W meczu z Jagiellonią wychodzimy trójką obrońców: Osyra, Bozić, Milikowicz. Zagłębie, Milikowicz, Musa, Bartczak. Oczywiście jest jeszcze Zieliński, który na tym wahadle bardziej jako pomocnik biega niż obrońca. Wahadła zostały te same. Kamara, Zieliński. Wahadła zostały te same, tak, ale mamy dwa mecze, dwa różne ustawienia. Tak naprawdę wiemy, że Bożdzic dostał czerwoną kartkę, więc wypadł jakby przez karę. Myślę, że i tak by nie zagrał. Myślę, żeby nie zagrał. Ale to mnie niepokoi. Zmierzając do celu. Niepokoi mnie to, że te częste rotacje wpływają na to, że ta obrona nie jest zgrana. W momencie, kiedy powinna wprowadzać jakieś mechanizmy, nie chcę powiedzieć grę na pamięć, no, to tego tutaj brakowało. I tak doświadczony piłkarz jak Grzegorz Bartczak czasami jest po prostu zagubiony i spóźniony, nie asekuruje swoich kolegów. No nie wygląda to dobrze, więc może w tym jest tutaj powód tej słabej gry Miedzi w obronie. Generalnie jest... Skoryguj mnie, bo ja nie wiem, może ja się zastanawiam. Czy ja widzę tak, Miedź generalnie jest pod formą. To nawet nie jest kwestia tego słabej dyspozycji Antona Kanibułowskiego, fatalnych błędów indywidualnych w obronie. Generalnie, bo nie zapominajmy też, że druga linia też prezentuje się słabo. Omar Santana jest wybitnie pod formą. O Adrianie Pożyckim już dzisiaj rozmawialiśmy. Nie będziemy się pastwić na tym młodym, niezwykle utalentowanym piłkarzu, bo to nie o to chodzi, żeby go tutaj grillować teraz, ale takie są fakty, że generalnie cała druga linia jest pod formą, łącznie z liderami, bo to od nich powinniśmy wymagać to więcej. Prawda. Tak jak Omar to Santana prawda. Na przykład, czy Rafał Augustyniak, wspomniany już tutaj dzisiaj kilkukrotnie. Jedynym piłkarzem... To znaczy, że Adrian Pożycki to ciągnął po prostu za nich, tak? Tak. Nie wygląda to źle, że przepraszam, nie wygląda to dobrze, wygląda to bardzo źle, umówmy się, Miedź wciąż nie ma napastnika. To jest kolejny problem. Kolejny też poruszaliśmy w naszym programie kilka razy ten problem, się okazuje, że na razie no naprawdę nie jest dobrze. Ja powiem tak, ja jestem strasznym pesymistą, ogromnym pesymistą. Może lepiej się pozytywnie zaskoczyć za jakiś czas, ale naprawdę na razie nie widzę tego dobrze. Mam nadzieję, że się Miedź obudzi w końcu, ponieważ no generalnie tak. No kalendarz nam, proszę Państwa, umiarkowanie sprzyja. Może użyję takiego dyplomatycznego określenia, bo mamy mecz z Wisłą Płock, bardzo ważny, powtórzę się, za 6 punktów. Tak. A następnie Legia i Lech Poznań, więc tu nie możemy sobie pozwolić na straty punktów. Ja pamiętam, tylko skończę swój wątek, bo nie chciałbym, żebyście mi potem zarzucili, że ja już tam powiedziałem, że Miedź spadła i tak dalej, że już w lutym przewidziałem spadek. Nie, jesteśmy dalecy od tego. Dalecy od tego, natomiast ponieważ ja wierzę, w jakość piłkarską tego zespołu. Znamy tych piłkarzy, doskonale obserwujemy ich na co dzień i Miedź potrafi dać piłkę. Ta grupa piłkarzy naprawdę potrafi. To może dyskutować co do decyzji personalnych, spraw taktycznych, natomiast na pewno jest to drużyna nie na pierwszą ósemkę, będę twierdził jednak, że nie jest to. To było trochę, z tą pierwszą ósemką to był taki wyskok. To był taki chór optymistyczny, ale na pewno na tyle Miedź ma jakości piłkarskiej i potencjału, żeby się utrzymać. Natomiast czy się utrzyma, to dzisiaj taki wcale pewny już nie jestem, ponieważ po tych pierwszych dwóch meczach
Nie podoba mi się to, co się dzieje, źle to wygląda. Mamy nadzieję, że, ja mam osobiście nadzieję, że dojdzie do przełamania. Też mieliśmy kryzys jesienią, Dominik Nowak. Ten pożar ugasił, opanował tą sytuację kryzysową. Wierzę w trenera, że, tak, że tak, poradzi tak. I mam nadzieję, że pierwsze symptomy tej poprawy, tego wychodzenia z tej choroby nastąpią już w niedzielę w meczu. Tak jak powiedziałeś, zgadzam się z tobą w 100%. Szalenie istotnym z Wisłą Płock w niedzielę. Tak, tak, tak. Ja również wierzę, rozwinę twoją wypowiedź, wierzę w mądrość trenera Dominika Nowaka, bo on pokazał na jesieni, że potrafi reagować. To jest jego ogromna zaleta, więc miejmy zaufanie, nie traćmy tego zaufania do trenera. I ja również wierzę w to, że trener Dominik Nowak wzbudzi ten team spirit i to morale, tak? Bo to jest doskonały fachowiec, który potrafi, udowodnił to już pracą w poprzednich klubach, że potrafi atmosferę budować. Przede wszystkim w Miedzi udowodnił. Przede wszystkim w Miedzi. Że wierzymy w trenera i w naszych piłkarzy. Słuchajcie, te morale, o którym ty mówisz, no i jakby spinając to wszystko klamrą, no to panowie jesteście nam to winni za to, co wydarzyło się w Lublinie, na zrehabilitowanie się. I ja myślę, że jedno, dwa zwycięstwa, a może trzy i generalnie wszyscy o tym zapomnimy i będziemy, i nasze humory się tutaj poprawią zdecydowanie. Mhm. Typujemy jakiś wynik na Wisłę? Dobra, to typujemy. Pobawimy się. To ja typuję 1-0 dla Miedzi? Ja typuję 2-0 dla Miedzi. Myślisz, że Damian Rasak zagra? Bo ostatnio też ma ogromne. Chyba ma problemy z kontuzją. Ogromne problemy zdrowotne. Tak. Życzę mu jak najlepiej. Fajnie by było zobaczyć. Teraz jest chory. Rasaka w Legnicy. Nie łapał się, miał duże. Myślę, że może nie zagrać Furman, ale to z innych. Ale to z innych względów, tak. Ale nawet zwątpimy, chyba że Damian Rasak się wyleczy na mecz z Miedzią, aczkolwiek no, fajnie byłoby tego piłkarza zobaczyć. Ale to już jest temat na zupełnie osobną opowieść. Mamy nadzieję, że nieprędko będziemy mieli okazję w tak minorowych nastrojach się nagrywać i poruszać tak smutne dla nas tematy. W niedzielę Miedzianka Wisła Płock. Widzimy się wszyscy na stadionie. Dziękujemy, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiamy, czołem, cześć.